Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tak jak Bartosz powiedział, marketing po poznańsku. Nie oszukujmy się, jestem poznaniarą z krwi i kości. Jestem przesiąknięta takim myśleniem oszczędnym i faktem jest, że teraz w tym momencie, który nam się wszystkim przydarzył, nie powiem, że czuję się jak ryba w wodzie, natomiast zaciskanie pasa jest mi bliskie od dziecka. I faktycznie jestem, czy jesteśmy jako zespół cały w stanie sobie poradzić, czy radzić sobie z tą ciężką sytuacją. Dlaczego dzisiaj będę Wam opowiadać o tym marketingu nie za miliony, tak? Czy o tym marketingu, który nie wymaga zbyt dużych nakładów finansowych. Słuchajcie, to jest problem nie tylko na te czasy, które teraz nam nastały. Wielokrotnie bywało tak, że jeździłam na różnego rodzaju konferencje, zwłaszcza na początku mojej marketingowej drogi, żeby się doedukować, żeby nasiąknąć inspiracjami. No i zderzałam się każdorazowo z takim problemem, że na scenie występowały osoby z dużych korporacji, które miały gigantyczne budżety. Dla mnie gigantyczne budżety, słuchajcie, kilkanaście na przykład tysięcy na marketing, czy kilkadziesiąt tysięcy, to już dla mnie jest gigantyczny budżet. A ja zaczynając tą swoją drogę przy Notiłanie głównie, właśnie przy tych mini lokalizatorach, to był startup. My nie mieliśmy praktycznie żadnych pieniędzy na marketing, a markę trzeba było nie dość, że zbudować, ale jeszcze wypromować. I wiecie co, i nie miałam takiej wiedzy, jakby nie miałam nawet skąd jej pozyskać, bo te przykłady, które czerpałam z różnego rodzaju konferencji, no niestety były oderwane od mojej rzeczywistości, tak? Ja nie mam kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy na marketing, ja muszę lepić z tego, co mam, czyli z niczego, tak naprawdę. To jest jedna sprawa. Po drugie, moi drodzy, ja mówiłam już o tym w zajawce, ale też chciałabym to powtórzyć, bo wydaje mi się to dość ważne. W tym momencie, w którym teraz jesteśmy, wszyscy, czy prawie wszyscy, to jest tak, że takim naturalną reakcją każdego stworzenia na sytuację zagrożenia jest albo bierność, tak, czyli jakiś taki mechanizm ucieczkowy, zamarcia albo wręcz ucieczki, albo walka, nie? I oczywiście prowadzimy teraz wszyscy swoje biznesy, borykamy się z mniejszymi, większymi problemami. Mamy dwa wyjścia. Albo zawalczyć o nasz biznes, albo usiąść, opuścić łapki i wziąć na przeczekanie. I nie wiadomo, kiedy to się skończy. No tak, mój biznes nie działa. Teraz dużo czasu mogę nadrabiać wszystkie swoje pasje, mogę oglądać seriale na Netflixie i chodzić, no może na długie spacery to niekoniecznie, ale gotować, prać, sprzątać i cieszyć się życiem. Oczywiście, że możesz, nie? Tylko pytanie, czy w tym momencie nie tracisz szansy na, no nawet nie tyle rozwój swojego biznesu, ale również na no w ogóle przetrwanie twojego biznesu, tak? To jest, to tutaj każdy musi sobie odpowiedzieć w głębi duszy, jaką strategię zastosował. Czy ucieka, czy bierze na przeczekanie, czy może walczy i szuka nowych rozwiązań, nowych dróg promocji swojego biznesu. Tyle z takiego kazania i moralizowania. Nie chcę was tutaj wam kazań prawić, ale faktem jest, że warto zawalczyć i warto poszukać nowych dróg, jeżeli te drogi, które dotychczas znaliście, czy stosowaliście, nie są skuteczne, no to chyba warto poszukać jakichś nowych rozwiązań. I dzisiaj chciałam Wam przedstawić kilka takich pomysłów, które wybrałam z własnego doświadczenia. To nie będzie teoria, to będą konkretne case'y. Starałam się wybierać takie case'y, które mogą być przekładane na inne biznesy. Na czym się opierałam? Opierałam się na swoim doświadczeniu, które wyniosłam właśnie z Notiwana, z mini lokalizatorów, z aplikacji Pamparagon oraz z Janosika. To nie jest moje osobiste doświadczenie, ale gdzieś tam mówię, jestem z Janosikiem mocno zaprzyjaźniona i wiem, jak to działa. Przyglądam się ich akcjom marketingowym, bo są w tym faktycznie doskonali. No dobra, no to zaczynamy, jeżeli jesteście gotowi. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie, ja postaram się odpowiadać na bieżąco. W razie czego, nie wybija mnie to jakoś super z rytmu. Także możecie zadawać pytania. Dobra, jedziemy.
Po pierwsze, macie markę, tak? W jaki sposób tą markę można promować? Pewne rzeczy będą dla Was oczywiste, pewne nie, ale no weźmy pod uwagę, że każdy z nas ma za sobą inne doświadczenia, więc nie miejcie pretensji, jeżeli coś wyda Wam się oczywiste. Po pierwsze, czy to na etapie budowania marki, czy później już teraz jej promowania w tym kryzysowym czasie, warto korzystać z dwóch takich filarów, nie? Bo wiadomo, że ten komunikat musimy przekazać społeczności, tak? O naszej marce, o naszym produkcie. I teraz tak, albo możesz zbudować swoją własną społeczność, a jeżeli masz tą już społeczność zbudowaną, to ją rozpieszczać, dopieszczać, szukać nowych dróg dotarcia do tej społeczności, albo możesz użyć megafonu. Co rozumiem przez megafon? To rozumiem osoby czy media, które mają swoje społeczności i one, te osoby czy te media możesz wykorzystać jako taki megafon, który dotrze do ich społeczności, nie? Mam tu na myśli influencerów, blogerów, portale, gazety, może gazety drukowane, no w dzisiejszych czasach jakby te komunikaty reklamowe drukowane w gazetach, tradycyjnych mają bardzo krótki żywot i szczerze mówiąc chyba lepiej wydać te pieniądze na reklamę internetową, nie tylko w czasach kryzysu, ale w ogóle w dzisiejszych czasach i chyba to w tym kierunku będzie powolutku szło. Także pamiętajcie, musicie dotrzeć z komunikatem do społeczności, albo zbudujecie własną społeczność, albo i możecie użyć równolegle tych megafonów, które dotrą do społeczności szerszej. Jeżeli chodzi o budowanie własnej społeczności, opowiem Wam na przykładzie Notiwana, w jaki sposób my to zrobiliśmy u siebie. Więc słuchajcie, to było jeszcze kilka lat wstecz, kiedy live'y czy filmiki na Facebooku nie były takie popularne, więc zainwestowaliśmy w YouTube'a i stworzyliśmy, słowem wstępu, tak? Pamiętajcie, że to są mini lokalizatory. Określiliśmy sobie, że grupą docelową naszą będą na początek rodzice, dzieci zabiegani, dzieciaki będą chcieli ochraniać tymi lokalizatorami, będą chcieli zabezpieczać swoje klucze, laptopy, cenne przedmioty, zabawki dziecięce itd., itd. Ok, no i teraz jeszcze nie wypuściliśmy naszego urządzenia na rynek, a już zaczęliśmy budować aplikacje. I nie aplikacje to wiadomo, ale społeczność. I teraz jeżeli chodzi o tego YouTube'a, zaczęliśmy tworzyć krótkie filmiki na vlog parentingowy. Założyliśmy vloga parentingowego Tosia Samosia, którego ja prowadziłam z racji tego, że mam dwoje dzieci, to też miałam jakieś powiedzmy doświadczenie w takich parentingowych sprawach. I teraz tak, te filmiki były bardzo niskokosztowe. Słuchajcie, w dzisiejszych czasach to nie muszą być wypasione filmy robione nie wiadomo jakim sprzętem. Telefony są absolutnie wystarczające. Trzeba zadbać troszeczkę o oświetlenie, troszeczkę o przestrzeń, troszeczkę o to, żeby to było estetyczne, ale tak de facto jesteście w stanie to zrobić naprawdę bardzo niskokosztowo. My wykorzystywaliśmy do kręcenia tych materiałów Szymona. Szymon naprawdę profesjonalnie znał się na rzeczy, ale był członkiem naszego zespołu, także też ten koszt produkcji tych filmików był naprawdę nikły. Scenariusz pisaliśmy sami, występowaliśmy sami, wszystko robiliśmy we własnym zakresie, by zminimalizować koszty tych filmików. I teraz co najważniejsze, bo to wszystko jest logiczne, co mówię, teraz co najważniejsze, nie tworzyliśmy tych filmików parentingowych od tak sobie po prostu, czyli ja teraz dzisiaj rano siedzę i sobie myślę, dobra, no to może zrobię filmik o tym, jak ugotować dzieciom zupkę. Nie. Te filmiki robiliśmy w bardzo określonym celu, i ten cel brzmiał tak, by uzyskać jak największe zasięgi. Czyli jeżeli na przykład zbliżał się czas Woodstocku, tak, koncertów czy w ogóle imprez plenerowych, wypuszczaliśmy filmik, jak zabezpieczyć dzieci w trakcie imprezy masowej. Co robiliśmy z tym filmikiem? Nie dość, że wypuszczaliśmy go u nas na YouTubie, u nas na Facebooku,
to jeszcze wysyłaliśmy do różnego rodzaju organizatorów takich imprez masowych i oni szerowali ten filmik. Te filmy były na tyle fajnie zrobione, że faktycznie były przez nich chętnie brane i szerowane na ich stronach. Tym sposobem na przykład filmik o zabezpieczaniu dzieci na masowych imprezach został wyemitowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tak, zasięg gigantyczny od razu. Inny temat. Filmik robiliśmy na przykład pod jednego z największych w Polsce organizatorów kolonii, wywiad z kierownikiem tych kolonii, tak? Oni później to udostępniali u siebie na stronie. Czyli my też przez te celowane filmiki korzystaliśmy z ich społeczności, bardzo szybko zdobywaliśmy zasięg. Te filmiki były również udostępniane na grupach facebookowych, były wysyłane do takich osób jak na przykład superniania Dorota Zawadzka, która również taki jeden z naszych filmików udostępniła u siebie na fanpage'u, więc ta społeczność się zbudowała bardzo szybko. Co więcej, te filmy mają już parę lat, a cały czas na siebie pracują. Ostatnio jakaś tam telewizja śniadaniowa się do mnie zgłosiła, czy się mogłabym wystąpić w roli eksperta. Potrafili na mój filmik, który ma tam 150 czy 170 tysięcy wyświetleń, tak? Mogę iść do takiej telewizji śniadaniowej, mogę opowiedzieć, przemycić informacje o Naughty One'ku. To już wiadomo, że trzeba robić absolutnie z wyczuciem, ale to też otwiera drzwi. To otwiera wiele drzwi, otwiera wiele, wiele możliwości. Nic nie kosztujące, czy niewiele kosztujące filmiki, a robią świetną robotę i świetny efekt. Druga sprawa, społeczności na Facebooku, no to jest jakby priorytetowa absolutnie, czy podstawowa sprawa, ale w jaki sposób można z tego Facebooka wycisnąć naprawdę wszystko, co tylko możliwe. Fanpage to jest tylko dopiero początek szczubeczek góry lodowej, nie? Ale mamy oprócz tego grupy. Grupy swoje, przypisane do fanpage'a. Różnego rodzaju inne grupy, na których możemy udostępniać czy zajawiać. Tutaj na przykład z panem Paragonem robię tak. Mam takie zaprzyjaźnione grupy, też związane z parentingiem. Nie robię tam jakiejś takiej chamskiej szeptanki na zasadzie gdzieś tam wrzucenia pseudoreklamy, tak? Pojawiam się tam ja jako ja i piszę tak, słuchajcie, jestem osobą odpowiedzialną za aplikację Pan Paragon, będziemy w najbliższym czasie wprowadzać nowe funkcje, dziewczyny, doradźcie, jakie byście chciały funkcje w takiej aplikacji zobaczyć, z jakich funkcji w takiej aplikacji chciałybyście korzystać. No słuchajcie, fantastyczna sprawa, nie dość, że dostaję gigantyczny feedback, kupę świetnych pomysłów, to jeszcze mnóstwo dziewczyn dowiaduje się, że w ogóle taka aplikacja istnieje, także robię to zazwyczaj pod swoim imieniem i nazwiskiem, robię to w sposób otwarty, to daje naprawdę bardzo fajne efekty. Co więcej, jako Naughty One stworzyliśmy swoją własną grupę, o tej grupie powiem troszeczkę później, troszeczkę pod innym kątem, natomiast ona też nam robi naprawdę doskonałą robotę. I kolejna sprawa, ostatnio bardzo popularna, jako Naughty One chyba wyszliśmy jako jedni z pierwszych z live'ami. Live'y są w ogóle taką niedocenianą mocno sprawą, na której możemy naprawdę świetnie budować naszą markę. O live'ach za chwileczkę też powiem troszeczkę więcej. Społeczność możemy budować na wszelkich innych social mediach czy innymi sposobami. Mówię o tych sposobach, które my akurat wykorzystaliśmy. Nie zapominajcie o TikToku, jeżeli macie grupę docelową młodą dość, albo taką, która na TikTok ma bardzo specyficzną publiczność, tak? My jako Naughty One dopiero teraz gdzieś tam zaczynamy ten teren badać, więc tutaj się nie będę wypowiadać. Instagrama nie do końca, jako Instagram też nie do końca nam się sprawdza, więc nie będę mówić o rzeczach, które nam się nie sprawdzają. Opowiadam o case'ach, które są faktycznie przetestowane. Jedziemy dalej. Słuchajcie, jeśli chodzi o te live'y, bo to jest w ogóle zupełnie nowa sprawa, również dla nas, dla mnie, ale przez ostatnie 2-3 tygodnie bardzo intensywnie to testowaliśmy i faktycznie efekty są świetne. Nie wiem, czy oglądacie, no ja przyznaję się naprawdę bez bicia i czasem z tego powodu wstyd, że poświęcam czas wieczorami, czy w weekendy, czy jak już mam ten czas, czasem, nie że zawsze i nie że nałogowo, ale oglądam, słuchajcie, live'y tych dziewczyn, które sprzedają ciuchy na Facebooku podczas takich live'ów. Nigdy w życiu nic z takiego live'u nie
Nie kupiłam, ale z fascynacją, z zafascynowaniem przeogromnym widzę, ile osób je ogląda. Te live'y potrafią mieć po 1000, 2000, 3000 osób oglądających. I obserwuję sobie, nie? Jak one to robią, jak one budują, jaką one mają gigantyczną sprzedaż. To jest niewiarygodne. No i słuchajcie, w momencie, kiedy ta cała sytuacja z koronawirusem się przydarzyła, sprzedaż w NotiOne spadła nam praktycznie prawie że do zera. To jest coś, co na pewno wy też, z czym wy się gdzieś tam borykacie, ze spadkiem sprzedaży w bardzo, bardzo wielu dziedzinach. Potrzebujesz zobaczyć te live'y. No. I teraz tak, słuchajcie, zebraliśmy się oczywiście zdalnie, całym zespołem, mówimy, Holender, co tutaj zrobić, nie? No i szef padł na pomysł, słuchajcie, spróbujmy live'ów. Ja już miałam doświadczenie chociażby z tego względu, że ja oglądałam te live'y, ja wiedziałam, z czym to się, wiedziałam, jak to robić. I słuchajcie, po pierwszym, jednym, drugim, trzecim live'ie sprzedaż z powrotem, oczywiście nie wzrosła nam do poziomu sprzed koronawirusa, ale wzrosła na tyle, że jesteśmy w tej chwili dość spokojni, jeśli chodzi o naszą przyszłość. Live'y. I teraz, co jest ważne, słuchajcie, możecie mieć wątpliwość, czy wy, jako osoby zarządzające, na przykład, jeżeli mnie oglądają tutaj osoby zarządzające, czy CEO, czy właściciele marek, czy wypada wam wystąpić? Oczywiście, że tak. Tylko teraz musicie sobie dopasować formułę live'a i formę waszego wystąpienia do jakby swojej marki osobistej, tak? Oczywiście szef Janosika czy szef NotiOne'a nie będzie siedział na live'ie i sprzedawał, tak? I mówił, słuchajcie, tu jest taki super produkt, tu jest taki super... Nie, to by nie do końca, to by wizerunkowo zgrzytało. Zobaczcie, jak Michał Sadowski doskonale, przedoskonale buduje swoją markę osobistą, również właśnie przez filmy, przez live'y. On jest szefem, tak, brenda, potrafi to robić, potrafi zainspirować. To jakby nadanie twarzy marki, czy pokazanie, kto za marką stoi właśnie przez live'y, jest niezwykle cennym. Co możecie zrobić? Co możecie wy jako na przykład szefowie opowiadać na takim live'ie? Możecie opowiadać o historii marki, możecie opowiadać o ludziach, którzy za tą marką stoją, o pomyśle, jak to w ogóle powstało, jak od kuchni, tak? Ludzie bardzo lubią słuchać tego, co tam się dzieje od kuchni w różnych firmach. To też, o tym też możecie ze spokojem poopowiadać. Jeżeli z kolei chcecie typowo sprzedażowe live'y, weźcie do tego osobę, która jest energiczna, uśmiechnięta, atrakcyjna. Nie? To też jest ważne. Czy to mężczyzna, czy kobieta, nieważne. Ważne, żeby ta osoba też była jakaś taka, może nie atrakcyjna, może to złe słowo, charyzmatyczna. Nie? Charyzmatyczna. Ktoś, kto z natury jest introwertyczny i źle się czuje przed kamerą, nigdy wam niczego nie sprzeda. Nie? Także wybierzcie ze swojego teamu osoby, które mają taki naturalny dar nawiązywania relacji, wystąpień publicznych, czy wystąpień przed kamerą. Dajcie im wolną rękę, dajcie im kamerę, zresztą można to nagrywać, ja głównie live nagrywam z telefonu, znowu nie potrzeba do tego absolutnie żadnego super sprzętu. Interesujące treści, tak patrzę, które z tych dziewczyn sprzedających ciuchy mają największą oglądalność. Otóż mają te, które są właśnie charyzmatyczne, ale też te, które opowiadają różne historie. Nie? To nie są dziewczyny, czy faceci również, mężczyźni również jakby w tym biorą udział. Mówię dziewczyny, bo jakby tutaj jest przewaga płci żeńskiej. To nie są osoby, które, nie wiem, pokazują, tak, tutaj mamy takie urządzenie, o, tutaj mamy taką kieszonkę, ona kosztuje tyle i tyle, a tutaj ten długopis, który fantastycznie pisze, sprzedam wam za tyle i tyle. Nie, one robią dygresję, one opowiadają troszeczkę może czasami o swoim prywatnym życiu. Ja nie mówię, żebyście się tam wewnętrzali, nie wiadomo jak bardzo, ale nadajcie temu waszemu wystąpieniu live troszeczkę taki posmak stand-upu, nie? Troszeczkę, jeżeli macie kogoś w zespole, kto ma naturalne skłonności, wykorzystujcie, róbcie live'y, to jest na przykład naprawdę fantastyczna sprawa. Przyzwoita forma,
O co mi chodzi z tą przyzwoitą formą? Słuchajcie, to nie musi być wypieszczone. To nie musi być super kamera. To nie musi być absolutnie super mikrofon. To nie musi być super oświetlenie. To ma być przyzwoite, żeby to się przyjemnie oglądało. Natomiast jest jakby... Człowiek ma w tej chwili, wydaje mi się, to jest moja, znaczy jest coś takiego zdiagnozowanego jak ślepota reklamowa, tak? Ale generalnie człowiek ma taki naturalny już w tej chwili opór przed takimi wycacanymi, wypieszczonymi komunikatami. Od razu to pachnie reklamą, od razu nasz mózg troszeczkę to odrzuca. Jeżeli coś jest nie do końca dopracowane, nie do końca perfekcyjne, to wtedy mamy szansę zahaczyć widza. Nie? Mamy szansę, bo to wygląda dużo bardziej naturalnie. Także nie przejmujcie się, że coś tam jest nie do końca. Ma to być przyzwoita forma, w takim sensie, żebyście się nie wstydzili, że nie wiem, pokoju jest bałagan, tak? Czy że są jakieś szumy, czy zakłócony dźwięk, czy cokolwiek. To ma być naprawdę taki poziom przyzwoitości. I teraz kolejna, ostatnia sprawa dotycząca live'ów. Róbcie live'y nie tylko dla waszych klientów, takich konsumentów, nie? Też nie wiem, do kogo w tej chwili mówię, ale podejrzewam, że wielu z was jest jakby z podobnych branż, jak NotiOne czy aplikacja Pan Paragon. Musicie z komunikatem docierać nie tylko do konsumentów, ale nie zapominajcie w tym wszystkim o waszych partnerach biznesowych. To jest bardzo ważne. My prowadzimy jako NotiOne, jako Pan Paragon webinary i live'y w tej chwili dwukanałowo. Z jednej strony i do... Zresztą Janosik robi tak samo. I do konsumentów, i do partnerów biznesowych. Słuchajcie, jaką to ma gigantyczną skuteczność. Ostatnio robiłam z Pana Paragona webinar, na który pojawiło się niewiele osób, około tam... 15 osób się na tym webinarze pojawiło. Wiecie, z iloma osobami po tym webinarze zaczęłam nawiązywać, zaczęłam wchodzić w interesy i w projekty biznesowe? Z 5. To jest 1/3, to jest przeogromna skuteczność. Także tutaj też możecie ten czas teraz wykorzystać na podtrzymywanie po pierwsze relacji z waszymi dotychczasowymi partnerami biznesowymi, a po drugie na budowanie relacji z nowymi partnerami. Weźcie pod uwagę, że teraz wszyscy, naprawdę wszyscy jesteśmy złaknieni kontaktu z drugim człowiekiem. Taki webinar, takie spotkanie, nawet online'owe, daje nam tę szansę spotkania się, wykorzystajmy to, że chcemy się spotykać, chcemy rozmawiać, jest to dla nas szansa. Także live'y, pamiętajcie, webinary to jest przyszłość. Dobra, teraz tak, teraz przejdźmy sobie do tego megafonu, o którym mówiłam. Mówiłam o influencerach i o blogerach, których możemy wykorzystać jako takie megafony dotarcia do szerszej publiczności, której my na przykład jeszcze nie mamy. Nie? Wielu z was, kiedy prowadzę jakieś szkolenia czy warsztaty, pyta, ale no dobra, ale jak dotrzeć do takiego influencera? Słuchajcie, to jest prostsze niż wam się wydaje. Nie trzeba od razu sięgać po influencerów z najwyższej półki, bo niekoniecznie oni dają najwyższą jakość, niekoniecznie są najbardziej zaangażowani. Spytacie na pewno, czy to kosztuje. Czasem kosztuje, a czasem nie kosztuje. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli macie super ciekawy produkt i potraficie w super ciekawy sposób nawiązać relacje z influencerem, to zdarza się nam się w naszej historii, naszych kilkukrotnie zresztą nawet, naszych współprac z influencerami przydarzyło, że zrobili to po prostu, bo im się spodobał nasz produkt. Za jednego NotiOne'ka, czy za kilka NotiOne'ków, może nie zareklamowali, ale rozpromowali wśród swoich społeczności to nasze urządzenie. Także można, nie bójcie się tego, nie bójcie się próbować. Nie wiem, na 20, których wam odmówi, może jeden wam akurat nie odmówi. I to będzie dla was szansa, dzięki której podniesiecie sprzedaż, zaistniejecie. To nie musi się wiązać z nie wiadomo jakimi kosztami, tak? I teraz, jeżeli się kontaktujecie z takim influencerem, zazwyczaj można znaleźć kontakt do nich.
Można się odezwać na przykład przez Facebooka, czasem przez LinkedIna. Czasem, i to najczęściej jakby w moim przypadku najlepiej skutkowało, podczas różnego rodzaju konferencji, czy wydarzeń takich influencerskich. Teraz to oczywiście nie jest możliwe, ale pozostają nam te wszystkie kanały online'owe. I teraz tak, jeżeli chcemy napisać, bo zazwyczaj ten pierwszy kontakt jest przez maila, czy przez wiadomość, przez messengera. Jaki powinien być ten komunikat, żebyśmy nie zostali gdzieś tam zbyci jako jedni z tysiąca, tak? Po pierwsze, komunikat musi być spersonalizowany, maksymalnie spersonalizowany. To nie może być taki chamski po prostu cold mailing, gdzie wysyłamy hurtowo do wszystkich tę samą wiadomość. Zapoznaj się, jaka jest aktualna sytuacja, nawiąż do tego, co aktualnie influencer robi, żeby on też poczuł, że ty włożyłeś troszeczkę czasu w to, żeby się z nim zapoznać i żeby tą wiadomość do niego wysłać. To jest bardzo ważne. Po drugie, taki mail musi być naprawdę krótki i przejrzysty. Oni dostają mnóstwo wiadomości, nie? Żeby ich nie zanudzić, żeby nie przestali czytać. Po chwili ludzki mózg jest w stanie sto kilka pierwszych wyrazów w ogóle tak w pełni koncentracji zanotować, więc najważniejsze rzeczy w pierwszych dwóch, trzech zdaniach, potem możecie trochę rozwinąć. Stosujcie punktory, pogrubienia, kolory, przepraszam, żeby ten mail wyglądał w miarę przejrzyście, tak, żeby to nie była ściana tekstu. I po trzecie, angażujący, taki mail do influencera czy do blogera powinien być angażujący. Powiem wam na takim przykładzie, jak wprowadzaliśmy Notiłanka do sprzedaży, nie mieliśmy swojej społeczności jeszcze, ona była jakby w trakcie budowy, nie mieliśmy w ogóle żadnych pieniędzy na to, żeby blogerom czy influencerom zapłacić i wysłaliśmy do nich maile, na takiej zasadzie, że słuchajcie, fajny produkt wyjdzie, może chcesz go przetestować. Jakie funkcje byś chciał, czy jakie kolory na przykład byś chciał, żeby ten Notiłanek, bo jesteśmy w tej chwili na etapie tworzenia tego Notiłana. Jeżeli zasugerujesz nam, jakie kolory byłyby odpowiednie do użytku, to może się temu przyjrzymy, może uda nam się je wprowadzić. Słuchajcie, wciągnęliśmy tych influencerów czy blogerów proces w ogóle produkcji tego urządzenia, dzięki czemu oni utożsamili się z tym projektem, zaangażowali się i dużo łatwiej było im później zaangażować się w jego promocję, tak? To jest to tytułem kilku słów na temat kontaktów z influencerami. Druga sprawa, jak obsługiwać media, bo to są troszeczkę dwie różne sprawy, nie? Influencerzy czy blogerzy to jest jeden koszyczek, a w drugim koszyczku mamy, słuchajcie, media tradycyjne. Przez tradycyjne mówię również o portalach czy takich tradycyjnych, powiedzmy, redaktorach, tak? Do których czasem chcemy dotrzeć. Słuchajcie, po pierwsze tak, oni często pracują w dużych wydawnictwach, w dużych korporacjach. Jeżeli chcemy się do kogoś dobić i nie mamy do niego maila, a chcemy akurat tą osobę zahaczyć, sprawdźcie, jaki jest wzór kogokolwiek innego z tej organizacji, wzór maila. Podmieńcie imię, nazwisko, zostawcie w tym samym kształcie, najprawdopodobniej ten mail dotrze. To jest stary trik, bardzo przydatny, wielokrotnie udawało mi się dzięki niemu docierać do odpowiednich osób, pomimo że nie miałam do nich maila. Negocjuj. To jest druga bardzo ważna sprawa. Słuchajcie, publikacja nawet w topowych mediach wcale nie musi być droga. Te cenniki, które są oficjalne, one są oficjalne i one są dla osób, które naprawdę mają pełną swobodę finansową, czy dla firm, czy dla marek, które mają pełną swobodę finansową. Natomiast jeżeli podejdziesz do tej osoby, która ci te usługi sprzedaje, czy w ogóle zgłaszasz się tam do tego wydawnictwa, czy do tego medium i starasz się negocjować, zazwyczaj te negocjacje potrafią zbić o kilkanaście, to tam o kilkadziesiąt procent pierwotną cenę. Także nie wystraszcie się, jeżeli dostajecie jakiś cennik na twarz, nie bójcie się tego cennika, próbujcie negocjować, zazwyczaj to się z powodzeniem udaje. Co jest ważne w kontaktach z redaktorami?
ważne jest to, by dostarczyć im gotowy tekst, najlepiej gotowy tekst. Jeżeli macie osobę na pokładzie, która świetnie pisze, to jest po prostu złoto, ozłoćcie ją, postawcie i chuchajcie i dmuchajcie, bo to jest na wagę złota. Redaktorzy mają zazwyczaj bardzo dużo zajęć, bardzo są osobami zaangażowanymi w różne rzeczy i jeżeli dostarczycie im gotowy tekst, to najprawdopodobniej on zostanie po prostu opublikowany. Nie? Jeżeli jakby warto wysyłać redaktorom gotową notkę prasową z grafikami, z pełnym takim, tak jakbyście chcieli, żeby to się ukazało. I jeszcze jedna sprawa, buduj relacje z takim redaktorem. Może na takim przykładzie z topowej ogólnopolskiej gazety mam takiego redaktora, który wie, że zawsze może na mnie liczyć. Czyli na przykład dzwoni do mnie o godzinie 23 i mówi: Pani Tosiu, pilnie potrzebuję tekstu, może być o waszym notiłanku, nie? No to co ja robię? To ja siadam do 23, piszę ten tekst i następnego dnia w gazecie, czy tam kolejnego dnia ten tekst się ukazuje. On wie, że w każdej chwili, jak coś mu jakiś temat wypadnie, zawsze może na mnie liczyć o każdej porze dnia i nocy, czy to jest sobota, czy to jest niedziela, czy to jest 23, czy to jest 24, a z kolei ja wiem, że jeżeli ja mam jakiś ciekawy temat związany z moim produktem, piszę do niego: Panie tam Macieju, nie zdradzę, kto to jest, przykładowe imię, mam taki temat, czy możemy to opublikować? I on wtedy mówi: dobra, zobaczymy, co się da zrobić, i publikuje. I z takimi redaktorami mam kilkoma bardzo fajną, zbudowaną relację, cokolwiek nowego wychodzi, zawsze się z nimi kontaktuję, oni wiedzą, że mogą na mnie liczyć, ja wiem, że mogę liczyć na nich. I nie zapominajcie o tym. To jest taki ciekawy case, o którym chciałam wam powiedzieć. Troszeczkę jakby to jest case, który będzie wam trudno może przełożyć na wasze biznesy, ale dlaczego chcę o nim powiedzieć? Chcę o nim powiedzieć dlatego, żebyście zobaczyli, że w marketingu nie są najważniejsze pieniądze. W marketingu najważniejszy jest pomysł. To jest, moi drodzy, fantastyczny projekt edukacyjny, który wymyśliliśmy jeszcze przed wprowadzeniem NotiOne'a na rynek. Jak już wspomniałam, określiliśmy sobie grupę docelową jako rodziców z dziećmi. No i teraz słuchajcie, jak trafić do wszystkich rodziców z dziećmi w Polsce? Da się? No oczywiście, że się da. Wymyśliliśmy taki projekt edukacyjny szumnie, z pełną premedytacją szumnie. Nazwaliśmy go Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Podróże Misiołanków. On był naprawdę bardzo niskokosztowy. On nas nie kosztował praktycznie nic. 4 pluszowe misie podróżowały sobie po Polsce, miały w dupcie zaszyte nasze notiłanki. Do każdego misia był przypisany scenariusz i ten miś ze scenariuszem przyjeżdżał do przedszkola bez żadnej osoby jakby towarzyszącej. I panie wychowawczynie w tym przedszkolu według tego scenariusza przeprowadzały z misiem lekcje. To była super atrakcja dla dzieciaków. Tematy były poruszane ekologiczne, zdrowotne, związane z bezpieczeństwem. Jakby nie będę w to wnikać, bo to nie o to chodzi. Jedyny koszt dla nas to był koszt materiałów drukowanych, które drukowaliśmy na własnej drukarce. Oczywiście zakup misiów, uszycie im ubranek i koszt kuriera, który i tak później przerzuciliśmy na przedszkola. I koszt 1/3 pracy etatu jednej osoby, która to wszystko powiedzmy tam koordynowała i pilnowała. Jaki efekt? Dotarliśmy do, słuchajcie, 15 tysięcy dzieci. Doliczcie do tych dzieci jeszcze zazwyczaj dwoje rodziców, tak? Do około 250 przedszkoli. Otrzymaliśmy patronat ministra edukacji narodowej, patronat prezydenta Warszawy, prezydenta Poznania. Fantastycznie CSR-owo nam to działało, bo później, zresztą to teraz, kiedy rozmawiamy z jakimiś nowymi firmami, nowymi partnerami biznesowymi, pokazujemy, słuchajcie, zrobiliśmy ogólnopolski projekt edukacyjny, który super zadziałał, tak? Też nas troszeczkę inaczej wtedy traktują. Jedna z telewizji się później po zakończeniu projektu zgłosiła, żeby w ogóle mi się wykupić do jakiegoś ich telewizyjnego projektu, jakby z całym projektem. Co robiliśmy przy okazji? Przy okazji testowaliśmy aplikację
bo mieliśmy, jak mówię, mi się miały zaszyte notiłanki i my na aplikacji naszej śledziliśmy, jak, gdzie one, czy faktycznie to działa tak, jak sobie założyliśmy. Co jeszcze? Specjalnie pod Misiołanki zbudowaliśmy fanpage, który zebrał kilka tysięcy fanów. Później go połączyliśmy z naszym fanpage'em notiłankowym, także tutaj też jakby to była dodatkowa korzyść. I docieraliśmy z reklamą o produkcie, bo dzieci dostawały dyplomy, gdzie była wydrukowana tam informacja o naszej marce, kody rabatowe itd., itd. I tutaj, słuchajcie, popełniliśmy fuck up na początku dosyć dramatyczny, ponieważ poszło w ludzi, tak? Tysiące ludzi otrzymało informację o naszym produkcie i prawie zerowa sprzedaż. Dlaczego? Doszliśmy do tego dlaczego. Dobrze określiliśmy grupę docelową, natomiast słabo określiliśmy potrzeby tej grupy docelowej. Czyli dobrze stwierdziliśmy, że dotarcie do rodziców, tak, będzie tutaj kluczowe, ale my im to komunikowaliśmy jako zabezpiecz swoje dziecko. No gdzie, jaki rodzic spuści z oka swojego przedszkolaka? Żaden rodzic nie zabezpiecza swojego przedszkolaka, bo po prostu nie spuszcza go z oka. Dopiero jak zaczęliśmy komunikować to w zupełnie inny sposób, czyli zabezpiecz, nie wiem, ulubioną maskotkę, zabezpiecz waszego psiaka, jesteś zapracowanym, zarobionym rodzicem, roztargnionym, zabezpiecz swoje klucze, zabezpiecz swoją torebkę i tak dalej. Dopiero wtedy to ruszyło i faktycznie tam ta sprzedaż poszła. Co jest bardzo ważne, to są takie przykłady również bardzo niskokosztowe. W zasadzie mój ulubiony przykład. Real-time marketing. Nie ma nic bardziej fantastycznego niż dobrze przepracowany real-time marketing. Dlaczego? Dlatego, że on nic nie kosztuje, a daje fantastyczne efekty. Słuchajcie, to jest taki post, który wrzuciłam na pana Paragona. To była, nie wiem, nie pamiętam, czy niedziela, no jakiś taki wolny dzień, chyba nawet popołudnie. Przeglądałam sobie feeda na Facebooku i trafiłam na post właścicielki jednego z barów we Wrocławiu, która opowiadała o takiej akcji, że wchodzisz do baru, kupujesz sobie obiad, kupujesz obiad dla osoby potrzebującej, paragon za ten niewykorzystany obiad powieszasz na tablicy i kto chce może wejść do baru i sobie z tego obiadu skorzystać. No i tak wiecie, prowadziłam wtedy fanpage pana Paragona i tak sobie myślałam, no dobra, tu paragon, tam paragon, akcja cudowna, opublikuję, ładnie to ubiorę w słowa, opublikuję post o tej akcji, zachęcający promocję tej akcji u nas na Facebooku. Napisałam do tej właścicielki, czy zgadza się na udostępnienie zdjęcia, czy w ogóle nie ma nic przeciwko, ona się super ucieszyła. Okej, okay. Wrzuciłam, słuchajcie, ten post na fanpage pana Paragona i nie wiem, czy widzicie, jakie tutaj są statystyki. Ten post osiągnął zasięg organiczny, absolutnie organiczny, prawie 6,5 miliona. To jest coś fantastycznego. Zaczęły się do nas zgłaszać media, zaczęło być mnóstwo artykułów, między innymi również o panu Paragonie jako takim inicjatorze tak naprawdę, czy takim właśnie megafonie, nie? Który rozkręcił tą akcję. Taką wisienką na torcie był moment, w którym zgłosił się do nas brytyjski Forbes, że chce o nas napisać artykuł, słuchajcie, za darmo. Ile mi to wszystko zajęło? Jakieś 10 minut przygotowania posta, może 15 minut włącznie z rozmową z właścicielką baru. W międzyczasie na fanpage'u naszym, pan paragonowym, przybyło ponad 6 tysięcy fanów. No i oczywiście skoki pobrań aplikacji wzrosły znacząco. Co mnie to kosztowało? Praktycznie nic. I kolejny RTM, to z kolei z podwórka Notiłanka. To był jeden komentarz pod wpisem Filipa Heizera, który przyniósł nam prawie, to się nie pamiętam już dokładnej liczby, około 1000 nowych fanów na fanpage'u, 30% wzrost sprzedaży, plus znowu parę artykułów, które się o tej akcji gdzieś tam ukazały w mediach. Ile mnie to kosztowało? To mnie kosztowało jakieś 3 minuty mojej pracy, nie? A o 30% wzrosła nam wtedy sprzedaż, w tym miesiącu konkretnie.
Połączyliście fanpage z misiami i Not One w jedno. Tak, dokładnie tak. Grupę docelową mieliśmy podobną, bo tu rodzice, tam między innymi też rodzice. Zrobiliśmy to dwustopniowo, czyli zmieniliśmy najpierw nazwę, tak jak to się standardowo robi. Połączyliśmy w jedno i dzięki czemu jakby zwiększył prawie że dwukrotnie liczbę fanów nasz fanpage. Dobra. Konkursy. Czy warto brać udział w konkursach? To jest kolejna taki patent na to, jak robić marketing, nie wydając za niego pieniędzy. Jeżeli jesteście startupem, czy bardzo dużo jest konkursów po prostu bezpłatnych, nie? Szczególnie dla startupów. Po pierwsze, to jest społeczna słuszność. Jeżeli wygracie, możecie się taką, nawet jak się dostaniecie do finału, możecie się tym chwalić, nie? Są nagrody pieniężne, ale to zazwyczaj, to naprawdę nie jest ważne, te nagrody pieniężne. Są nagrody rzeczowe, na przykład dla całego naszego zespołu udało się kiedyś wygrać studia podyplomowe. Fantastyczna nagroda. Przede wszystkim kontakty, bo takie konkursy wiążą się często raz, że z wystąpieniami na różnego rodzaju konferencjach, czy z prezentacją tych waszych marek, ale również z różnego rodzaju konferencjami, galami i tak dalej, i tak dalej. No nic fantastyczniejszego, podchodzicie, łapiecie nowe kontakty. I przede wszystkim obecność w mediach. Każdy taki konkurs ma zazwyczaj patronat medialny. Zazwyczaj o finalistach, czy o zwycięzcach pisze się później bardzo intensywnie. Także możecie mieć za darmo również artykuły dzięki konkursom. Akcje wiralowe, słuchajcie. To jest akurat tutaj się oprę na przykładzie Janosika. Przefantastyczna akcja wiralowa. Co jest ważne, zaraz wam opowiem, na czym polega. Co jest ważne w akcji wiralowej? Chodzi o to, żeby po pierwsze była utrwalona, żeby nie była tylko akcją w momencie, kiedy się dzieje, ale żeby można ją później było szerować, udostępniać, żeby później te filmy na przykład, czy te teksty pracowały, żeby była tania i żeby się wiralowo rozeszła, na to już nie do końca zawsze mamy wpływ. I słuchajcie, Janosik co wymyślił? Wymyślił, że zachęci do noszenia tych odblasków, tak? Przywieszając na słupach przy sygnalizacji świetlnej właśnie te odblaski z logo firmy. I to jeszcze jest nic, bo to sama akcja super prosta, tania w ogóle i fajnie się zaczęła rozchodzić. Ale Janosik zaprosił, rzucił wyzwanie polskiej policji. Co się wydarzyło? Od razu, słuchajcie, zaczęły o tym pisać topowe pisma. No bo kurczę, Janosik rzuca wyzwanie policji. Jaki to jest medialny temat, nie? Ile ich to kosztowało? Możecie sobie policzyć, ile tam jest tych opasek, koszt tych opasek, koszt wrzucenia posta. Czyli tak naprawdę są to grosiki. Na czym się oparli? Na doskonałym pomyśle. Bardzo ważne jest, jeżeli chcecie tanio prowadzić marketing, bardzo ważne jest zainwestowanie w osobę, która doskonale pisze teksty. Stworzenie bloga, wysyłanie właśnie to, co wspominałam, notatek do mediów, wywiady. Możecie crossować swoje społeczności również, nie tylko na filmikach, ale również poprzez teksty. Czyli jeżeli macie swój blog, który wam daje mnóstwo korzyści, możecie zapraszać na przykład do tego bloga na wywiady osoby znane, dzięki czemu docieracie, oni też prawdopodobnie będą to później szerować, docieracie do dużo szerszej publiczności. Widzę, że czas mi się powoli kończy, muszę się streszczać. Newslettery. Nie wiem, ilu z was wysyła newslettery. To jest coś fantastycznego. Ważne, żeby tą komunikację newsletterową, to jest, my korzystamy z narzędzia, które jest naprawdę bardzo, bardzo nisko kosztowe. Jedyny koszt prowadzenia newslettera to jest takie naprawdę fajne napisanie tego komunikatu. Zobaczcie, jak fantastycznie udaje nam się, przynajmniej w Notiłanie, budować relacje z naszymi użytkownikami, odpisują nam w ogóle serdecznie, składają nam życzenia, to jest przefantastycznie. Co my tym newsletterem uzyskujemy? Po pierwsze sprzedajemy, bo każdy newsletter ma zachętę do kupna i po każdym newsletterze mamy sprzedaż. Budowanie relacji, o tym wspomniałam. Komunikujemy różne ważne dla nas akcje, czy różne ważne, nie wiem, nowe produkty i tak dalej. Edukujemy naszych użytkowników, wysyłamy im filmiki, jak wymienić baterię w NotiOneku, jak tam, nie wiem, jak to działa, tak? I przede wszystkim raz na pół roku robimy ankiety. Wysyłamy naszym użytkownikom ankiety do wypełnienia. Ona jest dosyć obszerna, ale daje nam
pełną informację o tych osobach. Oni nam piszą tak, pytamy o takie rzeczy, skąd się dowiedzieli o NotYoungu, gdzie lubią spędzać czas w sieci, jakie artykuły czytają, kim są, do czego używają naszego NotYounga. Dzięki temu jesteśmy bardzo, bardzo szczegółowo określić, jakie są te osoby i jak z naszym przekazem reklamowym, marketingowym trafiać do podobnych im osób. Obiecałam, że jeszcze dwa słowa powiem o grupie, którą mamy dla NotYounga. Słuchajcie, my ją stworzyliśmy głównie jako taki zamknięty ekosystem dla hejterów, bo mieliśmy ich trochę. Zaczęliśmy ich zrzeszać w jednej grupie, później dołączyliśmy do tej grupy osoby, które są turbo użytkownikami NotYounga i oni się sami zaczęli moderować, nie? I jakby widzimy teraz, jak fantastycznie wpływa posiadanie grupy w ogóle na naszą markę. My im komunikujemy jako pierwszym różnego rodzaju nowości związane z NotYoungiem. My od nich wyciągamy informacje, prosimy o feedback. Słuchajcie, jak wam się podoba ta funkcjonalność? A jak ta funkcjonalność? Oni troszeczkę nam służą też, czy pomagają nam testować tą naszą aplikację. To jest naprawdę przefantastyczne. I ostatnie jeszcze dwa słowa na temat hejterów. Nie bójcie się hejtu. Teraz ludzie generalnie w kryzysie są mocno sfrustrowani i ten hejt wydaje mi się, że troszeczkę przybiera na sile. Nam każda taka hejterska akcja, czy zasłużona, czy niezasłużona, podnosi sprzedaż średnio o 15%. To jest nieprawdopodobne. Ale mamy też na hejterów dwa takie najbardziej skuteczne sposoby. Po pierwsze, bardzo często ja, czy my jako zespół odpisujemy personalnie, jako Antonina Grzelak odpisuję panu czy pani, nawet jeżeli to jest fejkowe konto. Bo dlaczego? Dlatego, że mnie, Antonina Grzelak, trudniej zhejtować niż abstrakcyjny byt, jakim jest firma. Trudniej się ze mną w tym momencie dyskutuje, tak? To po pierwsze. Po drugie, jak już naprawdę nie docierają żadne rzeczowe argumenty, to mówię, wiesz co? Wpadaj do nas na kawę, ja ci pokażę, jak funkcjonuje nasza firma, pokażę ci, jeżeli nie wierzysz, że to działa, to ja ci pokażę, jak to działa, jak nad tym pracujemy. Słuchajcie, to ucina absolutnie każdą dyskusję. To jest patent, który jeszcze nigdy mi nie zawiódł, nie? Jeszcze nikt oczywiście też nie skorzystał z tej kawy, a żałuję, bardzo bym chciała. Co jest też ważne, jeżeli macie aplikację, czy w ogóle nawet nie aplikację, jakiekolwiek swoje biznesy, warto odpowiadać na opinie, ale oczywiście w sposób wyważony, tak? My odkryliśmy, zrobiliśmy sobie takie statystyki, że samo odpowiadanie na opinie na marketach podnosi nam ocenę średnio o jedną gwiazdkę, czyli warto to robić i na te pozytywne opinie, i na te negatywne opinie. Co jest ważne, to co wspomniałam wcześniej, dobry copywriter, osoba kreatywna i otwarta, w dzisiejszych czasach to jest w tym momencie kryzysu najważniejsze, wytypować zespoł, czy znaleźć w zespole takie kompetencje jak świetne słowo pisane, umiejętność występowania przed kamerą i przede wszystkim dobry produkt. To jest jakby kluczowe, chociaż wiem, że to w tym momencie nie zawsze daje radę. Moi drodzy, powoli będę kończyć, bo już mi się czas kończy. Na wisienka na torcie. Ostatni kejsik. Słuchajcie, my jako grupa zaprzyjaźnionych spółek mamy takie trzy produkty, z którymi docieramy do jednej grupy docelowej, czyli do marketerów, do właścicieli firm i tak dalej. To są po pierwsze mini lokalizatory NotYoung, które są często zamawiane przez firmy jako gadżety reklamowe. Po drugie, Pan Paragon, który oprócz tego, że dla konsumenta jest fajną, przydatną aplikacją, to codziennie jest do niego wprowadzanych ponad 5, prawie 6 tysięcy paragonów, z których czytujemy dane, więc jakby dla marketerów czy dla firm to są bardzo cenne dane o sprzedawanych w Polsce produktach, nie? I tworzymy na tej podstawie raporty sprzedażowo-marketingowe. I oczywiście Janosik jako przestrzeń reklamowa dla różnego rodzaju marek. I teraz tak, te trzy zaprzyjaźnione firmy mają jedną grupę docelową. Co teraz zrobić, żeby za jednym zamachem dotrzeć do tych osób z tymi trzema tymi? No i wyobraźcie sobie, że w zeszłym roku wymyśliłam, że stworzę konferencję marketingowo-biznesową, na którą zaproszę te wszystkie osoby, które
potencjalnie mogły być zainteresowane. Ta konferencja była zrobiona absolutnie po kosztach. Oczywiście zainwestowaliśmy to w jakieś pieniądze, ale one nam się całkowicie zwróciły z biletów. Plus, czyli wyszliśmy, jeżeli chodzi o bilety, było takie założenie, żeby wyjść na zero, tak, żeby ta konferencja nic nas nie kosztowała. Natomiast przy okazji sprzedaliśmy wszystkie te trzy produkty, nawiązaliśmy nowe kontakty biznesowe, kilka tysięcy notiłanków zostało zamówionych, kilka firm zamówiło sobie reklamy w Janosiku, pan Paragon również zyskał nowe przestrzenie biznesowe. Słuchajcie, znowu, co wam chcę pokazać? Nie pieniędzmi, a pomysłem. A pomysłem, tak? To nas de facto, ta cała konferencja na ponad 100 osób, nic nas nie kosztowała, a sprzedaliśmy fantastycznie nasze produkty.